Drodzy Państwo, proponuję, abyśmy jako pierwszy projekt rozpatrzyli projekt Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej merytorycznej zarządu za rok 2012. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie tego projektu. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 24 stycznia 2010 roku rozpoczęła się ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej Komisji Finansowej za 2013 Komisji Czerwonej za rok 2012. Przeanalizowano przedłożone sprawozdania i załączono do nich dokumentację. W 2012 roku działalność merytoryczną finansową prowadzi 5-osobowy zarząd zastępujący składzie. Pan Rafał Miś, przewodniczący, pan Daniel Wiśniewski, zastępca przewodniczącego oraz pani Agnieszka Jasiuka, pani Rada Wiśniewicz, przewodniczący, jako członkowie zarządu. Zarząd podzielił pomiędzy siebie zakres kompetencji i wyznaczył termin dyżurów poszczególnych członków zarządu, czyli wyraz. Koordynował bieżące działania dzielnicy, brał udział w spotkaniach, podejmował interwencje, współpracował z instytucjami zewnętrznymi, odbywał posiedzenia zarządu, podejmował uchwały i przygotowywał projekty uchwał zarządu na sesję Rady Dzielnicy. Szczegóły zawarte są w sprawozdaniu działalności merytorycznej zarządu. Komisja stwierdziła, że w zaplanowanym w 2012 roku wydatków w kwocie 40 tysięcy złotych proponowano uchwałami Rady czterokrotnego przesunięcia zaplanowanych środków w poszczególnych paragrafach planu finansowego. Przesunięcia miały powodować racjonalne wykorzystanie efektów korekt planu dzielnicy trzeciej. Dzielnica trzecia posiadała 27 097 złotych i wydała w tej sumie 26 280 złotych i 41 złotych, czyli 97%. Nie przekroczono wydatków w żadnym paragrafie planu. Komisja stwierdza, że wydatkowanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie dzielnicy trzeciej w 2012 roku było prawidłowe. Po dyskusji Komisja Rewizyjna przystąpiła do głosowania nad przyjęciem sprawozdania działalności merytorycznej i finansowej zarządu dzielnicy trzeciej na rok 2012. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna zgodnie z paragrafem 4 punkt A i C Statutu Dzielnicy Trzeciej postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożone jej do oceny sprawozdania i zarekomendować jej Radzie Dzielnicy do przyjęcia w formie uchwały na najbliższej sesji w dniu 29 stycznia 2013 roku. Projekt uchwały Komisji załączony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Przystępujemy zatem do głosowania projektu uchwały Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawartej w projekcie Komisji Rewizyjnej. Bardzo Państwu dziękuję za to. 8, 0, 10. No to przepraszam bardzo, panie przewodniczący. No, przepraszam. Ale z uwagi na czynienie paragrafu 19, który to Rada wypracuje proszę sprawozdania zarządu działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego w roku 2010 do końca kwietnia każdego roku w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, sprawozdanie z realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy musi być zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. W związku z tym została przyjęta uchwała o nieudzieleniu zarządu udziału w sanatorium zgodnie z paragrafem 19 1d. Odrzucenie głosowania uchwały przyjęcia sprawozdania oznacza przyjęcie uchwały po nieprzyjęciu. To jest taka dość... Przepraszam, mój błąd, bardzo dziękuję za wyjaśnienie.